ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Mega okazja. Kup kostkę brukową firmy Drog Bruk, a otrzymasz prezent. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Mam bilet w pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vectra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łączę z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A klasyka kina. Odjazd. Kierunek HBO. Balet. Kolejna stacja. Wybierz Vectrę. Telewizja i internet tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601 601 601. Czy wiesz, że smog każdego roku zabija w Polsce prawie 50 tysięcy osób? Walcz o czyste powietrze dla Ciebie i Twojej rodziny. Zamiast samochodu wybierz rower, transport publiczny albo spacer. Ociepl swój dom i postaw na ekologiczne ogrzewanie. Nie tylko zmniejszysz emisję zanieczyszczeń, ale też zaoszczędzisz, płacąc niższe rachunki. Zamiast narzekać, że sąsiad znów spala śmieci, uświadom go, że to zagraża naszemu zdrowiu. Bo jakość powietrza to jakość życia. Agnieszka Walczak, dzień dobry. W środę zapraszam na magazyn miejski. Na początek skrót najważniejszych informacji dnia. Czad zaatakował przy Kościuszki. Dwie osoby trafiły do szpitala. Najprawdopodobniej był tutaj niedrożny przewód kominowy, w związku z tym te spaliny zamiast trafiać do komina i na zewnątrz znajdowały się dalej w mieszkaniu. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post w Kościele Katolickim. Post, Wielki Post. To nie tylko środa popielcowa, to nie tylko posypywanie głowy popiołem, ale to nasze nawrócenie, nasza przemiana. Ja mam być lepszy. Przy pełnej widowni kultura wolna od lockdownu, teatr, filharmonia i kino przyciągają jak magnes. Wszystkie bilety do końca lutego mamy już wyprzedane. Dwie młode osoby trafiły do szpitala podtrute tlenkiem węgla. Czad zaatakował w mieszkaniu przy ulicy Kościuszki. Najprawdopodobniej przyczyną była wadliwa instalacja piecyka gazowego, dlatego strażacy zabronili dalszego użytkowania urządzenia. Cichy zabójca, jak potocznie nazywany jest tlenek węgla, to jedna z najczęstszych przyczyn zatruć i zgonów w okresie zimowym. Wezwanie do zdarzenia Straż Pożarna odebrała tuż przed godziną 23 we wtorek 16 lutego. Domownicy gorzej się poczuli i mieli objawy typowe do podtrucia się czadem. Podejrzeli na miejsce, stwierdziliśmy, że dwie osoby faktycznie źle się czują. Równocześnie z nami przyjechał zespół ratownictwa medycznego. W związku z tym zespół ratownictwa zajął się osobami poszkodowanymi. My natomiast sprawdziliśmy mieszkanie swoimi czujnikami wielogazowymi, które stwierdziły stężenie tlenku węgla na poziomie około 25 ppm. Natomiast w mieszkaniu były już otwarte oknia, w związku z tym możemy się domyślać, że wcześniej to stężenie było odrobinę większe. W mieszkaniu przebywały w sumie 4 osoby, z czego 2 uległy podtruciu i zostały przewiezione do szpitala. Niestety rodzina nie miała czujki tlenku węgla, która od razu zaalarmowałaby o niebezpieczeństwie. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwonny i bezbarwny, pozbawiony smaku, silnie trujący gaz. Duże stężenie czadu jest w stanie zabić człowieka w ciągu kilku minut.
Każde stężenie tlenku węgla jest już groźne. Kwestia tego, jak długo możemy tam przebywać. 25 ppm, myślę, że po kilku godzinach odczuwalibyśmy już skutki takiego zatrucia, a przy na przykład stężeniu około 1000 ppm po 15 minutach możemy już stracić przytomność. W związku z tym każde stężenie jest dla nas niebezpieczne. Kwestia, im mniej w nim przebywamy, tym lepiej dla nas. W mieszkaniu korzystano z piecyka gazowego typu Junkers i najprawdopodobniej czad ulatniał się z niedrożnego przewodu kominowego. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Każdy z nas tę prawdę zna, ale tak często o niej zapominamy. Dziś to główny przekaz dla wiernych Kościoła katolickiego, bo obchodzimy Środę Popielcową. Tym samym rozpoczyna się Wielki Post. Mimo epidemii i związanych z nią obostrzeń, wierni licznie, przestrzegając oczywiście limitów i zasad sanitarnych, uczestniczyli dziś we mszach świętych. My odwiedziliśmy Kościół Franciszkanów. Dla katolików to ważny dzień. Rozpoczyna się czas pokuty. A jak wskazywał ojciec Adam Kaleśnikowicz, dla wierzącej osoby Wielki Post powinien być czasem pracy nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoimi słabościami. Kochani, warto zastanowić się i dzisiaj zapytać każdy z nas, siebie, co uczynię w tym Wielkim Poście, jakie podejmę postanowienie, co zmienię w moim życiu na lepsze, jakiego grzechu, wady czy nałogu wyrzeknę się. Nad czym będę pracował? To nie jest czas bezczynności. To nie jest czas tylko oczekiwania, kiedy przyjdzie zmartwychwstanie Pańskie. Ale to jest czas naszej wytrwałej pracy nad sobą, żeby wykorzeniać zło, żeby wykorzeniać z siebie grzech, żeby podjąć prawdziwą pokutę w swoim życiu. Bo czasu mamy mało, a nasze życie jest kruche, co dobitnie pokazuje nam trwająca już niemal rok epidemia, a co dziś symbolicznie uświadamia wiernym posypywanie głów popiołem. A ten czas, który jest nam dany, musi być spożytkowany. Post, Wielki Post, to nie tylko Środa Popielcowa, to nie tylko posypywanie głowy popiołem, ale to nasze nawrócenie, nasza przemiana. Ja mam być lepszy, mam stawać się lepszy, mam przybliżać się do Boga. Franciszkanin przestrzegał przed płytkim podejściem do Wielkiego Postu. Powinniśmy mocno się sobie przyjrzeć i przyjąć konkretne postanowienie. Nie, że przestanę jeść słodycze czy jakieś inne postanowienia, które są raczej infantylne, ale konkretne. Jeżeli nadużywam alkoholu, to mam podjąć abstynencję na ten czas. Jeżeli palę papierosy, to mam na ten czas zerwać z tym nałogiem, a przynajmniej go ograniczać w moim życiu. Jeżeli jestem leniwy, to mam zacząć uczciwie pracować. A epidemia wpłynęła i na tradycję popielca. Dziś księża posypywali głowy wiernych w maseczce i robili to bez każdorazowego wypowiadania formuły „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” albo „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Oznacza to, że można spożyć 3 posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta. A Wielkanoc przypada w tym roku 4 kwietnia.
skaliska droga krzyżowa ulicami miasta w tym roku się nie odbędzie. Powodem jest stan epidemii i zagrożenie koronawirusem. Wydarzenie co roku przyciągało tłumy mieszkańców. Przypadało zawsze w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Wierni szli z 3-metrowym krzyżem, który symbolizuje mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Krzyż między 14 stacjami nieśli kolejno przedstawiciele wszystkich kaliskich parafii. Kalisz to pierwsze miasto w Polsce, które przejęło tradycję wielkopostnych procesji znaną od wieków w Europie i obu Amerykach. Pierwsza poza murami kościoła kaliska droga krzyżowa odbyła się w kwietniu 1990 roku z inicjatywy świętej pamięci księdza prałata Lucjana Andrzejczaka, kustosza sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Uczestniczyło w niej wówczas 500 wiernych. Spragnieni kultury kaliszanie skorzystali z możliwości, jakie dało luzowanie obostrzeń. W weekend otwarto teatry, filharmonie, operę i kina. Propozycje kaliskich przyciągnęły, możemy powiedzieć, tłumy, bo większość miejsc była zajęta. Oczywiście z tych dostępnych, czyli co drugie. Takie są wymagania sanitarne. Konieczne jest także wypełnienie deklaracji zdrowotnych, maseczki i środki dezynfekujące. Jednak po kilkumiesięcznym lockdownie to drobnostka i kiedy tylko ogłoszono, że ponownie można na żywo spotkać się ze sztuką, bilety rozeszły się błyskawicznie. Teatr w Kaliszu zaprosił na komedię cieszącą się od lat niesłabnącym powodzeniem i co obecnie ważne zawsze bawiącą do łez. W niedzielę na scenie Bogusławskiego królowało szaleństwo, a konkretnie Szalone nożyczki. Kryminalna farsa po tak długim zamknięciu, a jeszcze przy okazji walentynek, musiała się sprzedać. Początkowo planowaliśmy tylko jeden wieczorny spektakl, ale zainteresowanie widzów było tak duże, że postanowiliśmy dodać jeszcze jeden spektakl wcześniej, żeby chociaż część potrzeb zaspokoić, teatralnych naszych widzów. W sumie zagraliśmy dla 270 widzów, każdy ze spektakli dla połowy widowni, czyli co drugie miejsce było wolne. Mamy nadzieję, że to zainteresowanie, którym widzowie nas obdarzyli w pierwszy weekend po otwarciu teatrów, nadal będzie równie gorące w naszych kolejnych tygodniach. Wszystkie bilety do końca lutego mamy już wyprzedane. Uruchomienie z pandemicznego lockdownu kultury ogłoszono 5 lutego, dokładnie tydzień przed ponownym otwarciem teatrów, filharmonii, oper i kin. I od razu zastrzegając, że tylko na 2 tygodnie z możliwością zamknięcia ich ponownie w każdej chwili. Jednak jak widać po wyprzedanych biletach, miłośnicy teatru w Kaliszu liczą, że ten scenariusz się nie ziści. Tym bardziej, że w zapowiedziach na luty prosna kryminał muzyczny. Nowość, którą jesienią zagrano zaledwie kilka razy, a w najbliższy weekend premiera, nad którą zespół pracował wcześniej. Się zamrożenia. Podobnie jak filharmonicy, którzy w tym czasie zagrali kilka koncertów online, transmitowanych także na antenie telewizji Kalisz. Mimo możliwości techniki, która umożliwia kontakt z melomanami i potrafi zeskarbić nowych wielbicieli, najbardziej satysfakcjonuje spotkanie na żywo z widownią reagującą na każde podniesienie batuty, takt, a nawet pauzę. Dlatego po długiej przerwie muzycy Filharmonii Kaliskiej także zagrali 2 koncerty. Które cieszyły się niezwykłą popularnością. Sale były pełne właściwie do tych obostrzeń, które mieliśmy, czyli 50% publiczności. Może to było wynikiem tego, że jako chyba jedna z najbardziej aktywnych filharmonii w Polsce przez cały okres lockdownu ostatniego, czyli od listopada zeszłego roku, cały czas robiliśmy i udostępnialiśmy bezpłatnie naszej publiczności koncerty online. Dzięki temu byliśmy chyba filharmonią, która miała największą ilość słuchaczy w Polsce, ponad 30 tysięcy w ciągu tego okresu. Żeby to przeliczyć na naszą salę koncertową, proszę Państwa, to jest równowartość 75 koncertów w naszej sali koncertowej. Także myślę, że cały czas byliśmy w kontakcie z publicznością. Nasza publiczność też bardzo aktywnie uczestniczyła w naszych działaniach online. I dzięki temu mogliśmy od razu wystartować z dużym impetem. Zielone światło dostały także kina. Skorzystały z niego przede wszystkim małe i studyjne, które często mają w repertuarze obrazy ambitne i niszowe dla widza wymagającego. Wśród nich Kaliskie Kinocentrum, które w weekend wielbicieli srebrnego ekranu przyciągnęło skutecznie 3 filmami. Widać, że mieszkańcy są spragnieni seansów filmowych, ponieważ nie zawiedli, przyszli. My w reżimie sanitarnym możemy ugościć na jednym seansie najwięcej 160 osób. Przez cały weekend trochę ponad 400 osób przyszło do nas na seans, z czego połowa, bo
bo 200 bodaj 9 w same walentynki. I jeśli chodzi o taki nasz tutaj lokalny, prywatny box office, to na pierwszym miejscu film Palm Springs i na drugim miejscu Sound of Metal, a na trzecim Zabij to i wyjedź z tego miasta. W takiej kolejności wybierali Kaliszanie. Kinocentrum było jedynym w mieście otwartym w miniony weekend. Duże kina sieciowe z możliwości luzowania obostrzeń nie skorzystały. Większość z nich serwuje kasowe hity, a ich przygotowanie do emisji na dużym ekranie wymaga czasu. Część sieci zrezygnowała z otwarcia także ze względu na możliwość kolejnego zamknięcia, a takie zmiany to większe koszty niż brak reakcji na częściowe zniesienie lockdownu. Niebawem minie rok od pierwszego całkowitego zatrzymania. Stanęliśmy 11 marca 2020 roku. Odmrażanie, kiedy zachorowań było mniej, zaczęło się późną wiosną. Placówki kultury otwarto w czerwcu. Działały do początku listopada 2020 roku. Wtedy zamknięto je ponownie. Jako pierwsze w połowie stycznia tego roku po ponad kwartalnej przerwie otwarto galerie sztuki. Wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, którzy dobrowolnie zgodzili się na szczepienie przeciwko COVID-19, są już po przyjęciu drugiej dawki preparatu. Żaden z pensjonariuszy nie miał groźnych powikłań po szczepieniu. Pensjonariusze DPS-ów należą do osób w najwyższej grupie ryzyka. Liczba zachorowań i zgonów w tych miejscach z wiosny ubiegłego roku pokazała, jak groźny jest COVID-19 dla osób w podeszłym wieku czy z różnymi schorzeniami. By uniknąć powtórki z dramatu wiosny, seniorzy szczepieni byli w pierwszej kolejności. Szczepienia przebiegły sprawnie. Zaszczepiliśmy 129 osób. Jedna osoba po prostu była w szpitalu, nie mogła być szczepiona. Natomiast no, typowe takie zdarzały się tam stany podgorączkowe, także no, ogólnie jesteśmy zadowoleni. Podwójną dawkę szczepionki przyjęli też pracownicy DPS-u przy Winiarskiej. Każdy nowy senior, który będzie chciał zamieszkać w tym domu opieki, również będzie musiał się zaszczepić. A 4 mieszkańców powiatu ostrowskiego zmarło minionej doby z powodu koronawirusa. To najtragiczniejszy bilans pandemii w regionie. W pozostałych powiatach ofiar śmiertelnych nie ma, ale przybyło chorych. Łącznie 87 osób otrzymało pozytywne wyniki testów. W kraju prawie 8700 mieszkańców, u których zdiagnozowano patogen. Prawie 300 chorych zmarło. W Kaliszu minionej doby wykonano 138 testów. Pozytywne wyniki otrzymało 19 mieszkańców miasta. Tyle samo osób o chorobie dowiedziało się w powiecie ostrowskim. Tam też jedyne w regionie ofiary śmiertelne patogenu. Zmarło w sumie 4 jego mieszkańców. W powiatach kaliskim i jarocińskim koronawirusa potwierdzono u 5 osób, w kępińskim u 8, w krotoszyńskim u 15, a w pleszewskim u 16. W całej Wielkopolsce minionej doby wykonano ponad 4,5 tysiąca testów, a przybyło 770 chorych. Zmarło 21 osób, w tym 6 tylko z powodu COVID-19. W Polsce testów wykonano ponad 54 tysiące. Pozytywne wyniki badań otrzymało prawie 8700 osób. Wirus zabił 279 zainfekowanych, w tym 45 osób, które nie miały chorób współistniejących. Dziś w materiale z cyklu Kalisz w sercu Antonina Łuszczykiewicz, doktor nauk humanistycznych, i Paweł Kołeczko, działacz społeczny, prezes Kaliskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta, jeden z bohaterów naszego programu Senior na Medal. Co mówią o Kaliszu? Zobaczmy. W ramach kampanii Kalisz w sercu serdecznie pozdrawiam z miejsca oddalonego od Kalisza o niemal 9000 km, z Tajwanu i jego stolicy Tajpej. Zawsze chętnie wracam do Kalisza. Jeśli akurat jestem daleko, tak jak teraz, wracam do Kalisza myślą. Jeśli natomiast mam taką możliwość, wracam do Kalisza najczęściej pociągiem z Krakowa, po to, żeby odwiedzić moich bliskich i znajomych, przejść się po Starym Mieście i po parku. Za co kocham Kalisz? Za 3 rzeczy, które Kalisz dał Kaliszanom, Polakom, Europejczykom. Być może bez Kalisza, bez jego atmosfery, bez jego otwartości, bez jego wielokulturowości, tych 3 rzeczy by nie było. Kocham Kalisz za wrażliwość Adama Asnyka, za dojrzałość Marii Dąbrowskiej i za pasję Stefana Szolca-Rogozińskiego. Za te 3 rzeczy kocham i zawsze będę kochać Kalisz. 3.
albo 3, jak wskazaliby Tajwańczycy. Wszystkiego dobrego. Kalisz kocham za to, że jestem kaliszaninem i mieszkam w przepięknym mieście, które na dzień dzisiejszy rozbudowuje się. W przeciwieństwie co do niektórych pesymistów, chciałbym podkreślić, że to, co jest robione w Kaliszu, zobaczymy dopiero na wiosnę i na lato. Druga rzecz, za co kocham Kalisz, to kocham go za mieszkańców. Sami Państwo wiecie, że prowadzę schronisko dla bezdomnych i Kaliszanie są ludźmi o wielkich sercach. Tym bardziej w okresie pandemii po prostu stwierdziłem, że serce, które okazują osobom bezdomnych, jest wielkie, wielkie i chyba największe. Dostarczają nam żywność, jak się pandemia zaczęła, dostarczają nam maseczki, środki higieny osobistej. Po prostu Kaliszanie są rewelacyjni. Za co jeszcze kocham Kalisz? Za to, że jest to miasto przyjazne innym ludziom. Spotykam się tutaj w ośrodku naszym z osobami bezdomnymi, czasami z całej Polski. I jedno, co mówią, jak trafią już tutaj do nas, że w Kaliszu są osoby, które rozumieją bezdomność i starają się w jakimś sensie wspomagać osoby bezdomne będące na ulicach, w ośrodkach, w pustostanach, wszędzie. Za to kocham Kalisz. A 17 lutego mamy też Dzień Kota, ale dziś trochę inaczej o tych zwierzętach, a w sumie o jednym, któremu raczej nie w smak było miłe pomrukiwanie na kolanach domowników. Wręcz przeciwnie, zwierzę było tak agresywne, że zmusiło swoich właścicieli do opuszczenia domu i poproszenia o pomoc straży pożarnej, a nietypowa sytuacja miała miejsce w Kępnie. Wezwanie było wyjątkowo nietypowe. Najczęściej strażacy proszeni są o ściągnięcie kota, który wdrapał się na drzewo lub dach i nie może sam zejść, ale do agresywnego przedstawiciela tego gatunku jeszcze nie byli wzywani. W każdym razie strażacy z Kępna, których o wsparcie poprosili mieszkańcy jednego z domów w tym mieście. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w mieszkaniu znajduje się agresywnie zachowujące się zwierzę. Był to kot domowy, który swoim agresywnym zachowaniem zaatakował domowników i zmusił ich do opuszczenia lokalu. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie strażacy schwytali agresywne zwierzę i umieścili je w klatce udostępnionej przez właścicielkę. Schwytany kot został przekazany właścicielce, która udała się z nim do przychodni weterynaryjnej. Dlaczego kot zaatakował właścicieli, nie wiadomo. Najczęstszą przyczyną takiego zachowania u tych zwierząt jest strach. A teraz prognoza pogody. Najbliższe godziny to dużo chmur i deszczu. Ciśnienie nadal wysokie, a temperatura dodatnia z tendencją wzrostową w najbliższych dniach. Wieczorem zachmurzenie duże, będzie też padać momentami intensywnie. Termometry pokażą 3 stopnie na plusie. Wiatr słaby będzie wiał z zachodu z prędkością do 30 km na godzinę, na barometrach 1016 hektopaskali. W nocy także na plusie termometry pokażą 2 stopnie powyżej zera. Nadal pochmurnie, możliwy też lekki deszcz. Wiatr północno-zachodni będzie wiać z prędkością do 15 km na godzinę. Ciśnienie lekko do góry wyniesie 1020 hektopaskali. Czwartkowy poranek pochmurny, termometry pokażą 2 stopnie ciepła, wiatr słaby i umiarkowany będzie wiać z południowego wschodu z prędkością 10 km, a na barometrach lekki wzrost, ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskale. Dzień pochmurny, temperatura bez zmian wyniesie 2 stopnie Celsjusza, wiatr południowo-wschodni w porywach osiągnie 30 km na godzinę, ciśnienie bez zmian, barometry pokażą 1022 hektopaskale. A na koniec zaproszenie na naszą stronę internetową. Powinni na nią zajrzeć szczególnie seniorzy, którzy chcieliby online zadbać o swoją pamięć, kondycję fizyczną i poznać tajniki internetowych komunikatorów. Szkolenia w tym zakresie organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a o szczegółach przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. Tam jak zawsze przez całą dobę informacje z miasta i regionu. Zaglądajcie na naszą stronę często, a magazyn miejski oczywiście w czwartek o 17.15. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.